Hej kochani, z tej strony Karolina. Jak co miesiąc zapraszam Was na nowy film we współpracy ze sklepem zielonekot.pl. Tym razem przygotowałam dla Was romantycznego, ukwieconego taga, ale z takim lekkim twistem. Albowiem tag został stworzony na przeźroczystej bazie od AB Studio. W zestawie znajdziecie 3 takie tagi, więc oczywiście można zrobić ich od razu na przykład całą serię. Można każdą bazę wykorzystać w swoim czasie na zupełnie inny projekt, ale też na przykład można pokusić się o przygotowanie tagowego mini albumu poprzekładanego albo i nie dodatkowymi pełnymi stronami. Naprawdę możliwości jest mnóstwo, a taka przeźroczysta baza daje nowe, zupełnie inne pole do popisu i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ja planowałam zupełnie inną klimatem pracę, gdy te tagi kupowałam, ale dzisiaj miałam wyjątkową ochotę na romantyczną odsłonę, więc w ruch poszły papiery od Paper Heaven z kolekcji Dolina Róż. Jest to chyba najnowsza propozycja od tego producenta, jeśli się nie mylę. Oczywiście, zanim przystąpiłam do pracy, musiałam przygotować sobie powycinane elementy. Zawsze zachęcam Was do powycinania sobie przynajmniej części elementów wcześniej. Tak się po prostu o wiele łatwiej pracuje. Tutaj wycięłam listki, parę kwiatków oraz wianek z okładki. Oprócz powycinanych elementów przygotowałam też sobie wcześniej kwiatki z materiałów pasującym do kolekcji pudrowym różu. Oczywiście kwiatki wykonałam sama i powstały one z wykrojnika od Lady E-Design. Środki zaś potraktowałam tuszem Distress Oxide i odstemplowałam kropeczki z templem od Craft & Hue Design i tuszem Archival Ink. Wszystkie produkty oczywiście Wam linkuję na dole. Przy użyciu precyzyjnego nożyka z ostrym ostrzem wycinam jeszcze ażur wianka. Na początku jeszcze mała dygresja, musicie mi wybaczyć zmieniające się światło i fakt, że przez parę minut film jest prześwietlony. Bardzo nie przepadam za nagrywaniem za dnia, ale czasem po prostu nie mam wyjścia, a mimo że mam podgląd z kamery na monitorze, to później już po zgraniu plików i tak wygląda to zupełnie inaczej. Tak jak zawsze Wam powtarzam, gdy przygotujemy sobie wcześniej różne elementy, to tworzenie już samej kompozycji jest naprawdę dużo, dużo, dużo łatwiejsze i idzie bardzo szybko. Ja układam wstępny zamysł, gdzie oczywiście jeszcze trochę muszę sobie dowyobrażać i przystępuję do uzupełnienia pracy o warstwy papierów. Jeśli byśmy nic wcześniej sobie nie przygotowali, to tak naprawdę dowyobrażać musimy sobie praktycznie wszystko. Dodaję mały skrawek papieru pod zdjęcie, drugi wystający jakby spod całej kompozycji i jakieś takie chorągiewki. Tylko tyle i aż tyle. Mimo że to raptem kilka kawałków papieru, w dodatku nie za dużych, od razu moja kompozycja nabiera kształtów i praca zaczyna wyglądać jak projekt. Oczywiście można stworzyć świetną pracę, na przykład w oparciu o same dodatki, albo na przykład o same warstwy papierów, ale moim zdaniem najfajniejsze efekty da połączenie i balans. Wykorzystuję też fakt, że tworzę na przeźroczystej bazie taga, a na takich bazach świetnie wyglądają zawsze wzory nałożone przez maskę. Ja akurat będę korzystać z bardzo starej maski firmy, która już chyba od dawna nie istnieje, ale jeśli tylko znajdę serduszkową maskę w kotkach, to oczywiście Wam ją podlinkuję, albo po prostu podlinkuję Wam kilka do wyboru. Wbrew pozorom serduszka to całkiem uniwersalny wzór. Używam Light Modeling Paste od Pentartu, a pastę nakładam przy użyciu pędzla silikonowego po skosie mojej kompozycji, tam gdzie maskowanie będzie bardziej widoczne. Więc jeśli jakieś duże elementy, takie główne, jak na przykład kwiaty, zaplanowałam po prawej stronie na dole kompozycji, to wzór przez maskę nakładam diagonalnie po lewej stronie na dole i po prawej na górze. Wzoru nie nakładam jakoś super starannie i dokładnie.
Nie przeszkadza mi, jak gdzieś nałożę tylko kawałek serduszka, że będą, nie wiem, prześwity i tak dalej. Wiem, że są osoby, które mają problem z takim, nazwijmy to, lekko niechlujnym maskowaniem. Przez lata doświadczenia w warsztatach stacjonarnych spotykam wiele z Was i wiem, że czasem za wszelką cenę chcecie odbić wzór idealny. Oczywiście są prace, przy których jest to wręcz wskazane, myślę, że szczególnie dekupażowe, ale są też takie, gdzie to niedokładne maskowanie właśnie nadaje całego uroku i dlatego zachęcam te osoby, których pedantyzm po prostu drapie w potylicę od środka, żeby dały się przekonać i spróbowały. Czasem wręcz takie, tak jak mówię, lekko nieidealne maskowanie dodaje wręcz lekkości naszej pracy, a gdybyśmy nałożyli ten wzór tak od deski do deski, zrobi on nam takie toporne kuku naszej pracy. Oczywiście czekam chwilkę, aż pasta mi przeschnie. Mogę ją delikatnie podsuszyć, jednak nie chciałam za bardzo nagrzewać tej chyba pleksy. No i później przystępuję do już sklejenia mojej kompozycji. Kompozycję sklejam na kosteczki 3D. Ja używam głównie tych od Scrap Boysów. Drobne elementy jak listki doklejam na klej introligatorski. Oczywiście od Eco Scrapbooking, a takie elementy jak kwiaty na klej na gorąco. Do mojego taga dodaję również wstążkę w dwóch kolorach. Te gnieciuszki pochodzą od Old Fashion Ribbon i całkiem spory wybór kolorów znajdziecie w kotkach. Oczywiście ciężko mi jest stwierdzić dokładnie, których ja użyłam, bo no nie mam ich w żaden sposób podpisanych, ale starałam podlinkować Wam po prostu najbardziej podobne kolory. Po prostu najfajniej będzie, jak przejrzycie sobie tą kategorię i zobaczycie, które będą Wam pasować do Waszego projektu. Odcinam po kawałku wstążki i zawiązuję na górze taga, przeciągając przez dziurkę. Dodaję też jakieś enamel dotsy pasujące kolorystycznie do projektu. Zawsze, słuchajcie, warto wrzucić sobie przy okazji zakupów jakieś do koszyka. One latami przydają się do wszelkich prac. I naprawdę ja mam przez lata zbieraną kolekcję i po prostu kiedy mi czegoś brakuje w tle, to sięgam po nie i coś tam sobie zawsze uda mi się dopasować. Jeśli takowych nie macie, to można też na przykład powycinać kółeczka zwykłym dziurkaczem biurowym z kolorowych skrapowych papierów i na przykład zalać je Glossy Accent. To też będzie wyglądać super. Czasem warto sobie tak właśnie pokombinować, szczególnie jeśli nasz warsztat jeszcze nie jest zbyt pokaźny i właśnie takie braki w produktach nas na pierwszy rzut oka ograniczają, a tak naprawdę czasami mogą wyzwolić dodatkowe pokłady kreatywności. Do mojej pracy, by
troszkę przełamać ten jej romantyczny styl, dodaje metalowy spinacz i napisy. Jeden to akurat taka przeźroczysta naklejka, a drugi pochodzi z zestawu Tima Holtza z takimi krótkimi sentencjami Small Talks. Naprawdę uwielbiam ten zestaw. Macie tam mnóstwo naklejek, które starczą na wiele, wiele prac i te sentencje są naprawdę fajne. Bardzo Wam ten zestaw polecam. Naklejkę dodaję w orientacji pionowej, co moim zdaniem fajnie urozmaica pracę i bardzo fajnie zadziałało kompozycyjnie. Dodaję też nawiązujące do tej czarnej naklejki kropeczki przy użyciu perełek w płynie od Nuvo. Jest to świetna alternatywa dla chlapań, których wiem, że wiele z Was się po prostu boi. Co prawda całego taga tworzyłam na przeźroczystej bazie, ale postanawiam dodać praktycznie na sam koniec drugiego taga papierowego pod spód. Nie będę ich jednak ze sobą sklejać, jedynie zwiążę je wstążką na górze i tym sposobem tag będzie występował jakby w dwóch opcjach, z tłem i bez tła. Ja akurat mam tę kolekcję w wersji 20x20, jeśli się nie mylę, przez co tak prawie idealnie zmieścił mi się na stronie, ale te przeźroczyste bazy od AB Studio są na tyle konkretne i takie grubiutkie, że jeśli macie odrobinę wprawy, to spokojnie możecie uciąć papier bezpośrednio od nich. I tym sposobem mój romantyczny tag ze zdjęciem jest gotowy. Jak zawsze czekam na Wasz odzew i komentarze, czy praca Wam się podoba, czy tutorial Was zaciekawił i czy stworzycie swoją wersję. Ja myślę, że wyszło no całkiem fajnie. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za uwagę i za poświęcony czas. Co się da, oczywiście linkuję Wam na dole, więc jeśli jakiś produkt szczególnie wpadł Wam w oko, to macie tam drogę na skróty. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!